Czcigodni księża biskupi z księdzem arcybiskupem, metropolitą naszym Mirosławem na czele. Drodzy współbracia w kapłaństwie Chrystusowym, drogie osoby życia konsekrowanego, umiłowani w Chrystusie bracia i siostry. Kiedy w grudniu 2009 roku do archidiecezji powróciły wywiezione po wojnie relikwie błogosławionego Jakuba Strzemię, zaczęło się świętowanie nasze z patronem, błogosławionym Jakubem. We wrześniu przeżywaliśmy zawsze od tamtego wydarzenia uroczystości jakubowe związane z rocznicą jego beatyfikacji. Pandemia je przerwała. Pandemia przerwała nasze wędrowanie ulicami miasta od sanktuarium świętego Antoniego aż do katedry. W tym roku trwająca wojna spowodowała, że znów nie udało się wędrować przez nasze miasto z relikwiami naszego patrona. Wędrowały one jednak najpierw do sanktuarium świętego Antoniego, gdzie w środę zaczęliśmy triduum, doroczne triduum i czuwanie przy relikwie. W piątek wieczorem, wczoraj, relikwie przewiezione zostały na spotkanie archidiecezjalne młodzieży w Żuchowicach na terenie seminarium. I młodzież wczoraj czuwała przy relikwie, powitała je. Około 400 młodzieży przyjechało. Byli z tymi relikwiami, albo one były z nimi, z ludźmi młodymi. Do południa przy relikwiach zgromadzili się kapłani i osoby zakonne z archidiecezji. Było czuwanie przy relikwiach, a później msza święta i symboliczna procesja do polowego ołtarza. A teraz w ten wieczór powraca błogosławiony Jakub, jak mówił ksiądz arcybiskup, do swojej katedry. Katedry, którą zaczął budować. Kamień węgielny tej katedry on położył. Zaczął ją znosić jako znak. I my dziś, zasłuchani w Słowo Boże, chcemy popatrzeć na błogosławionego Jakuba i jakim go odkryć. Ewangelia według świętego Łukasza, którąśmy słyszeli, jest piękną charakterystyką życia naszego błogosławionego. Bo wszystko to, o czym mówi Jezus, zostało zrealizowane przez Niego. Pamiętam, mówił Jezus, nie ma drzewa dobrego, które by wydało zły owoc. Oto jest to drzewo dobre, które wydało dobry owoc. Owoc zjednoczenia przy Jezusie Chrystusie rozproszonej owczarni. Dobry człowiek, mówi Jezus, z dobrego skarbca swego serca wydobywa dobro. A on wydobył to dobro jako franciszkanin najpierw, a potem jako arcybiskup Halicza i Lwowa. Wydobył to dobro,
które my nazywamy miłością bliźniego. Zbudował przecież szpital dla chorych, przytułek dla bezdomnych. Wtedy, ponad 600 lat temu, dobry człowiek z dobrego serca, dobro dał. Jezus dziś upominał, nie każdy, kto mówi Panie, Panie, jest Jego dobrym uczniem. Czy On wołał Panie, Panie? Czy po prostu szedł drogą, którą zapisał w regule święty ojciec Franciszek? W regule napisał święty Franciszek z Asyżu, że życie franciszkańskie to jest Ewangelia. Nie wołał Panie, Panie, ale on te ślady Ewangelii tu zostawił. Dlatego potem ludzie, gdy on już nie żył, szukali jego grobu, ciągle go potrzebowali. Ciągle szli do swego arcypasterza, a on szedł do nich. W znak mitry, którą noszono do chorych. Noszono po to, aby uleczyć ich słabości. Człowiek, który słucha słów Jezusa i wypełnia je, podobny jest do budowniczego, który budując dom, wkopał głęboko fundament i na nim osadził swój dom. I przyszła powódź, i wezbrała rzeka, jak mówi Jezus. Uderzyła w ten dom, ale nie zdołała go naruszyć. I to jest taka budowla, ten nasz błogosławiony Jakub Strzemie, osadzona na mocnym fundamencie. W życiu spotykały go przykrości. Obrzucono go kamieniami, gdy jako biskup szedł do Halitu. Nie dlatego obrzucono, że był zły, ale dlatego, że był katolickim metropolitą. Ale on nie zrezygnował, bo Chrystus też cierpi. Chrystusa też poniża. Dom zbudowany na skalę przetrwał wypędzenie po II wojnie światowej. To wypędzenie z Lwowa, kiedy trzeba było relikwie zabierać. I przetrwały po to, by wrócić i aby dzisiaj pomagać nam budować dom swego życia na mocnym fundamencie, czyli na nim, na Jezusie Chrystusie. Święty Paweł Apostoł, pisząc do Tymoteusza w drugim liście, które żeśmy słyszeli, w drugim czytaniu, które żeśmy słyszeli, tak się do niego zwrócił. A nad miarę obfita okazała się łaska naszego Pana wraz z wiarą i miłością, która jest w Chrystusie Jezusie. I dzisiaj nad miarę obfita okazuje się łaska naszego Pana przez obecność i przykład tego, który jest dobrym pasterzem.
tego, którego przyzywamy i przez którego modlitwę naszą zanosimy. Tylko trzeba się modlić, aby obfita okazała się łaska. Tylko trzeba zaufać, aby z obfitości łaski korzystać. Tylko trzeba wytrwać, aby ta łaska była na górę. Zatem, bracie i siostro, w ten sobotni wieczór błogosławionego Jakuba proszę, pomóż nam wytrwać i pomóż nam przetrwać tę burzę, która dzisiaj nas atakuje. To zagrożenie, które dzisiaj przeraża nas. Pomóż nam wytrwać tak, abyśmy nie odwrócili się od Chrystusa. Bo kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Amen.